Mamy walkę ze sztabem niemieckim, pierwszą już trochę inaczej. Zmieniłem tą talię swoją, natomiast no niestety przez ograniczenia, jakie wprowadziło Wargaming, moim zdaniem totalnie bez sensu, czyli że teraz są karty najemników, można tylko i wyłącznie wynająć, nie można już sobie za dużą ilość expa tej karty wyekspić, znaczy jak gdyby wyekspić i kupić, to jest moim zdaniem totalny bezsens. No ale niestety jest jak jest. WG postanowiło zrobić. Zobaczcie, jaki jest bezsens, nie? Mam trzy takie karty. W talii, której mam niewiele jednostek i dostałem od razu wszystkie trzy na rękę, nie? Mogłem oczywiście to przetasować, też o tym nie pomyślałem. Ale to nie ma znaczenia, chcę sprawdzić generalnie jeszcze parę rzeczy. Brakuje mi karty artylerzystów, która była też kartą ofensywną. Która miała bardzo duże znaczenie na sztab taki, jaki teraz, na podobny sztab, jaki sobie niemiecki założyłem. No ale niestety, nie mam na to wpływu. Napisałem już o tym na forum, co o tym sądzę, że to jest z mojego punktu widzenia totalny bezsens. Bo bardzo mocno ogranicza to wpływ. Czy ogranicza to różnorodność talii, tak? Jeżeli mieliśmy talie bazujące na sztabie, a taką miałem, jeżeli zerkniecie na stare materiały ze sztabu niemieckiego, taką miałem talię for fun, to niestety, no nie jest to tak, jak ja bym sobie tego życzył. To mnie trochę Wargaming zawiodło. Nawet trochę bardzo. Ale nie mam jeszcze podkrywanych wszystkich kart bieżących, więc tych bazowych, więc te wszystkie bitwy, które teraz rozgrywam, to są takie trochę z przymrużeniem oka, dopóki nie będę mógł wybadać wszystkich kart na tym podstawowym poziomie, pomieszać sobie ich i zrobić właśnie talię taką, jaką będę chciał. Dopiero potem będę zmieniał jakieś, ewentualnie robił jakieś przetasowania. Zresztą no, chciałbym mieć dwie takie talie bazowe, takie niskopoziomowe. Ale to jeszcze zobaczymy, bo przecież mam tą talię premium. Na razie spróbuję się zabunkrować. Swój sztab nie będę atakował. Przyrost kredytów tutaj muszę stwierdzić, że jest strasznie słaby, jeśli chodzi o zarabianie. Też jest to dziwne, zwłaszcza, że mam konto premium. Nie wyobrażam sobie, jak bez konta premium można by w to grać. Znaczy, w sensie, ile czasu będzie ta gra pochłaniała. Nie wiem, czy się... Oczywiście to są beta, więc to są testy, więc się wszystko może zmienić, ale wydaje mi się, że ktoś trochę się oszukał, jeśli chodzi o pewne testy. Znaczy o pewne założenia, ile ludzi, nie wiem, czy wyszli z założenia panowie z Wargamingu, że ta gra będzie bardzo popularna i dużo ludzi będzie grało w nią godzinami. Chyba jednak tak nie będzie. Przynajmniej, no na... Zwłaszcza, że mamy teraz okres naprawdę niezłych produktów ze stajni Wargamingu, bo wiadomo, WOT to już jest sprawdzona, stara sprawdzona marka, ale World of Warships wychodzą, znaczy wychodzą, są już w fazie testów, dużo ludzi w nie gra i jak wejdą w Open Beta, na pewno zyskają jeszcze więcej na popularności. Armored Warfare również wychodzi i to chyba dzisiaj, 27, kiedy ja to nagrywam, maja, wychodzą testy. Czy tam już generalnie dla iluś graczy będzie to dostępne. A jednak rynek ludzi, którzy grają w gry, tak jak WoD, WoWs, myślę, że jest dość ograniczony. To jednak muszą być osoby jak po części się interesujące sprawami wojska czy historią. Chociaż ja akurat do WoTa trafiłem przez czystą reklamę.
ale mimo wszystko wydaje mi się, że duża pula graczy wędrująca pomiędzy tymi grami to będzie właśnie pula graczy z World of Tanks. I teraz pytanie, gdzie przejdą? No. Poza tym już też na wczorajszym streamie wstępne, już kilka pierwszych opinii usłyszałem o tej grze, że część ludzi po prostu jest zawiedziona, no, że spodziewali się mimo wszystko czegoś innego. To byśmy tu mogli sprzątnąć. Może jego, bo on daje zasób. Ciężko. Gra się teraz mi taliami, które gdzieś tam miałem w głowie inaczej poukładane, a jestem ograniczony zarówno kartami, kredytami, jak i wszystkim, więc te pierwsze bitwy w Open Becie, przyznaję bez bicia, że są o wiele mniej ciekawe dla mnie i interesujące niż bitwy w Close Beta. No ale w wodzie też nie od razu ma się wszystko rozwinięte, więc cierpliwie staram się to przeżyć. A bitwy tej raczej już nie wygram. Przez to, że dostałem trzy takie jednostki bez sensu na początku. A żadnych tu... Mam logistykę. Mam tutaj karty. Mam tutaj. Tu nawet dokupiłem. Nie mam jeszcze, żeby to pole zakryć. Nic nie dostaję. Po prostu... Nie wiem, o co chodzi. I teraz będzie, kto dostanie lepszą kartę. Zawiodłem się. Na razie jestem zawiedziony, niestety. Tak jak Generalsy Close Beta mi się podobała, to po zmianach... Oczywiście są fajne zmiany graficzne w niektórych kartach. To jest na plus, ale... Wyczuwam w tej grze straszny skok na kasę i chęć wydojenia pieniędzy z graczy w stopniu o wiele większym niż w WoCie bądź World of Warships, a moim zdaniem gra na chwilę obecną chyba nie jest aż tak interesująca, żeby ten manewr się udał. No. Karty premium spoko, sztaby premium spoko, to jest normalne, ale karty najemników... No wyobraźcie sobie, że gracie teraz WoTa na przykład, macie czołg, który lubicie, jakiś tam, nie wiem, obojętny, niech to będzie IS trzeci. I nagle wam robią, że ISa trzeciego nie możecie sobie wyekspić, kupić, tylko musicie takiego ISa trzeciego, możecie wypożyczyć. Na dobę na przykład. Okej, fajnie, jeżeli ma się dzień wolny, jeżeli się gra dużo i tak dalej, ale jeżeli jesteście osobą, która, nie wiem, zalatanym studentem, który się musi uczyć do sesji, nie wiem, pilnym uczniem, albo po prostu dorosłą osobą, która pracuje i nie możecie sobie na coś takiego pozwolić, a jeszcze, nie wiem, macie rodzinę, żonę, dzieci i macie przykładowo godzinę dziennie wieczorem, czy półtorej na grę, no to już... Jak wam, jeżeli będziecie musieli nawet za walutę w grze będziecie mogli, powiedzmy to, wynająć sobie właśnie tak tego ISa trzeciego, ale żeby tą walutę zarobić, to będziecie musieli poświęcić 3 albo 4 takie wieczory, żeby zagrać, nie wiem, przez godzinę takim czołgiem, to po prostu stwierdzicie, czy to jest bez sensu i sobie darujecie.
I moim zdaniem tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. I niestety przegrałem. Szkoda, zabrakło mi jednej tury. A nie, więcej, bo on jeszcze kartę dostał. No to nic, to tyle mojego marudzenia. Zobaczymy, co będzie dalej.